First, congratulations to Stelmet for the win. You know, for me, the Stelmet is the strongest team in Poland. You know, they have very strong individual quality for the every position player, you know, and very big name of players who play the high level. You know, and we prepare very well for this match. We know we must take a challenge, we must start and prepare us to play in very strong contact, one-on-one individual defense, and after that we must prepare to stop where is the Stelmet strongest. But what I supposed to say after this match? We control this match, you know, we have first half 13 points difference, we very quick lose this disadvantage, we go to the half time with 1 point minus, but we won the game under 70 points, we want to play very strong defense, we want to control the game, we be patient in offense, you know, we have only 9 turnovers, and that's the key for us, why we stay too long in the match and we can be equal. But, you know, if you want to win against this kind of quality, you must keep the concentration 40 minutes. These small details are different for the teams. And every week, same story for us. Every week, every game when we lose on the same way. We lose the concentration for the best, for the better things, very important things. We are not in bonus, we make the fouls. Our selection in fouls is catastrophe. We make 2 free throws or 2-1 when we have advantage 3 or 4 points difference. And this against serious team like Stelmet, it's too bad to do it. The other things, we don't have to find the option in offense when the Stelmet start to play very aggressive in contact and push us very longer for the paint. You know, we have very problems, you know, in this option in offense, and that's it. We must stay behind us this game and start the preparation for the game in Wroclaw against Aul. It's a very important game for us. This is it. Przede wszystkim gratuluję Stelmetowi zwycięstwa. Dla mnie Stelmet to najsilniejszy kadrowo zespół w Tauron Basketlidze. Moim zdaniem mają bardzo silnych zawodników właściwie na każdej pozycji. Zawodników, którzy potrafią grać na bardzo wysokim poziomie. My przygotowaliśmy się tutaj pod kątem tego meczu na takie wyzwanie i ten mecz faktycznie takim wyzwaniem się okazał. Co mam powiedzieć po takim spotkaniu? Mieliśmy w pewnym momencie 13 punktów przewagi w pierwszej połowie, no a na przerwę schodziliśmy już z jednym punktem straty. Chcieliśmy kontrolować ten mecz za wszelką cenę. Po części nam się to udało dzięki ograniczeniu liczby strat do 9 i to było moim zdaniem klucz do tego, że długo mogliśmy pozostać w grze o zwycięstwo, no ale w takim meczu trzeba być skoncentrowanym przez całe 40 minut. Niestety powtarza się dla nas sytuacja z poprzednich spotkań. Znowu przegrywamy w taki sam sposób, tracąc tę koncentrację, popełniamy faule, a w meczach z takimi drużynami jak Stelmet Zielona Góra to się zawsze źle kończy. No cóż, cóż mogę powiedzieć, musimy ten mecz zostawić za sobą i rozpocząć przygotowania do kolejnego bardzo ważnego dla nas spotkania, jakim będzie mecz z Anwilem we Włocławku. Tyle. Pan trener, teraz poprosimy o komentarz pomeczowy Kacpra Borowskiego. Na wstępie chciałem pogratulować zespołowi Stelmetu za zwycięstwo. No cóż, mogę powiedzieć, nie udało nam się utrzymać przewagi, więc uzyskaliśmy w pierwszej połowie, w drugiej kwarcie, to było 13 punktów, szybko ją straciliśmy. No w sumie tak jak trener wspomniał, no, nie potrafiliśmy utrzymać koncentracji do końca. Graliśmy jak równy, byli to przez 7 minuty, później jakoś coś się popsuło i no niestety przegraliśmy. Pewnie też jedną z przyczyn przegranej są zbiórki, które przegraliśmy. No musimy zapomnieć o tym i skupić się na meczu z Anwilem.